Dobry wieczór Państwu. Przed wielu, wielu laty wypatrzył go Tadeusz Branicki. Pod jego okiem Andrzej Gołota stawiał pierwsze pięściarskie kroki. Niestety w 1983 roku Tadeusz Branicki zmarł. Potem już kunszt chyba najsłynniejszego polskiego pięściarza zawodowego wagi ciężkiej. Andrzeja Gołoty szlifowali m.in. Adam Kusior, Janusz Gortat i ta wspaniała kariera amatorska. Obok mnie na stanowisku komentatorskim Krzysztof Kraśnicki, przewodniczący, prezes polskiego Związku Boksu Zawodowego. Krzysztof, Legia Warszawa, oczywiście klub, w którym boksował Andrzej Gołota, czterokrotny mistrz Polski w wadze ciężkiej, wicemistrz świata juniorów w 1985 roku, w finale przegrał tylko samym wielkim Feliksem Savonem, trzykrotnym mistrzem olimpijskim, sześciokrotnym, późniejszym oczywiście mistrzem świata. W 1988 roku to największe osiągnięcie, brąz podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu. W półfinale Andrzej Gołota walczył z Koreańczykiem Hyunman Baikiem. Niestety kontuzja łuku brzuchowego uniemożliwiła mu kolejne walki. Skończyło się na brązowym medalu. Później, rok później, brąz Mistrzostw Europy w Atenach. Wspaniała kariera amatorska. No i od 1992 roku rozpoczęła się równie wspaniała, dramatyczna, wspaniała kariera Andrzeja Gołoty na ringu zawodowym. 22 lata. I oto dzisiaj przychodzi ten moment, kiedy Andrzej w sportowy sposób będzie żegnał się z kibicami. Za moment wejście do ringu głównych bohaterów tego przedstawienia. Daniel Nicholson, Andrzej Gołota. Ladies and gentlemen, straight from United States of America, please welcome. Z tego co słyszeliśmy, obaj dużo kilogramów zrzucili. Przygotowali się dobrze do tego spotkania. Wywołany The Duck Daniel Nicholson. W 1996 roku Andrzej Gołota zmierzył się właśnie z Danielem Nicholsonem, z tym, którego oglądamy w tej chwili na naszych ekranach. Była to 28. walka w karierze Andrzeja Gołoty. 26 wtedy wygrał przed czasem i w starciu z Danielem Nicholsonem także był zwycięski. Wygrał przed czasem po 8. rundzie, nie wyszedł już, poddał się Daniel Nicholson. To właśnie po tej walce kolejne dwa pojedynki Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bowem. 11 lipca 96 roku i później 14 grudnia także właśnie 96 roku. Najpierw Nowy Jork, potem Atlantic City i te dwa pojedynki, które przeszły i na stałe zapisały się w historii boksu zawodowego jako jedne z najbardziej emocjonujących. Jako bardzo emocjonujące i zrywające w środku nocy czy nad ranem setki tysięcy Polaków. Wszyscy zarywaliśmy noce, wszyscy patrzyliśmy, co też będzie się działo, jak będzie boksował Andrzej Gołota. Na razie Daniel Nicholson, popularny Doc, on pojawia się w ringu, on wchodzi do ringu. Proszę sobie wyobrazić, że ponad 20 kg zrzucił Daniel Nicholson, przygotowując się do pokazowej walki z Andrzejem Gołotą. Co to znaczy walka pokazowa? No ale taka, w której nie będzie punktowana. W narożniku danego Nicholsona Oliver McCall, były mistrz świata wagi ciężkiej, pogromca Lennoxa Lewisa, a to już ten, dla którego czeka w hali w Częstochowie ponad 6 tysięcy widzów. I zapraszam do narożnika czerwonego. Panie i panowie! Walka jest pokazowa, ale... Brązowy medalista olimpijski z Seulu 1988. Brązowy mistrz Europy Ateny 89. Czterokrotny pretendent do tytułu mistrza świata. Mistrz Ameryki Północnej. Mistrz Federacji. Ladies and gentlemen, nasz Andrzej. Imponujące wejście Andrzeja Gołoty do ringu, to o czym już wspominaliśmy, znakomita kariera amatorska i później pełna przygód kariera zawodowa, w której mieliśmy gigantyczną
huśtawkę nastroju, kiedy ściskaliśmy kciuki, kiedy później zrozpaczeni przeżywaliśmy porażki Andrzeja Gołoty. On za każdym razem powodował, że biły nam szybciej serca, kiedy wchodził do ringu. Te dwie walki z Jedikiem Bołą otworzyły mu tak naprawdę drzwi na wielkie światowe salony pięściarskie. Potem pojedynek z Lennoxem Lewisem i ten błyskawiczny knockout już w pierwszej rundzie. Bardzo proszę o hymn Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Najpierw Stanów Zjednoczonych, później hymn Polski. Stanów Zjednoczonych Daniel Nicholson, a jego narożnik Oliver McCall, a teraz hymn Polski. Trzeba powiedzieć dość, kiedy trzeba zawiesić swój ulubiony sprzęt na kołku i zakończyć czynną karierę. Dzisiaj przebogatą karierę kończy Andrzej Gołota. Mówi się, walka czterorundowa, walka pokazowa, do której obaj naprawdę bardzo pilnie się przygotowywali. Andrzej Gołota zrzucił prawie 10 kg. Doug Nicholson ponad 20 kg. To tylko pokazuje, jak bardzo, jak poważnie podchodzą do tej walki obaj pięściarze. Bardzo poważnie, właśnie, walka jest pokazowa, natomiast Daniel, mam wrażenie, będzie chciał udowodnić, zmazać porażkę sprzed lat. No tak, są tu pewne rachunki do wyrównania. 1996 rok, kolejna, 28. walka Andrzeja Gołoty właśnie z Danielem Nicholsonem w Atlantic City i zwycięstwo przed czasem. Pokonał wtedy właśnie oglądanego na naszych ekranach Daka. Wcześniej Charles Hostetter, Jason Waller, Wes Turner, Samson Pua. Również znakomita walka Andrzeja Gołoty i Samson Pua pokonany przez techniczny knockout w piątej rundzie. A przecież wcześniej Andrzej w wcześniejszych rundach przeżywał naprawdę ciężkie chwile. To wszystko, kiedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych, pierwszą osobą, która tak naprawdę powitała go w USA, był Dick Trindle. Pracował wtedy w komisji bokserskiej. Rozniosła się wtedy fama, pojawiła się informacja, że oto zjawił się Andrzej Gołota. Był amatorski, znakomity pięściarz. Zdał egzaminy na kierowcę ciężarówek. Pod namową przyjaciela zastanawiał się, czy nie rozpocząć pracy jako kierowca właśnie samochodu ciężarowych. Poszedł jednak do Windy City Gymu, do sali treningowej w Chicago. Bob O'Donnell, który go wówczas obserwował, powiedział natychmiast po paru treningach, że natychmiast podpisuje z nim lukratywny kontrakt. I Andrzej Gołota rozpoczyna swoją ostatnią walkę w zawodowej karierze. Ma być to walka, która zadowoli gusta najwybredniejszych kibiców. Lewy prost, Andrzej Gołota, głośny doping. Ponad 6 tysięcy kibiców zgromadzonych w hali widowiskowo-sportowej. Oficjalnie zawodową karierę Daniel Nicholson zakończył w 2003 roku, kiedy to
przegrał przez techniczny nokaut w czwartej rundzie z Władimirem Kliczko. Wówczas stawką tego pojedynku był tytuł interkontynentalny Federacji WBA w kategorii ciężkiej. Dwa ciosy na korpus. Daka teraz ładny odrzucający, długi, lewy prost. Pytany Andrzej tak. Grota, czy to rzeczywiście będzie koniec kariery, czy to rzeczywiście jest ta ostatnia pożegnalna walka. On sam mówił, że on bardzo chętnie, być może w przyszłości znowu wszedłby do ringu, ale to już bardziej pani Mariola Gołota, więc żona Andrzeja Gołoty, która stwierdziła, że to jest chyba odpowiedni moment, by zawiesić rękawice na kołku. Proszę, podwójna garda. Tak, czujny, skupiony. Mówi się o tym, walka pokazowa, ale te ciosy ważą, to jest dwóch ciężkich, naprawdę silnych mężczyzn, 112 kg, Andrzej Gołota, 113,5 kg, tyle podczas oficjalnego ważenia wniósł na wagę, a Doug Nicholson. To także członek ekipy olimpijskiej z 1992 roku. Wtedy wygrał pierwsze dwa pojedynki swoje na igrzyskach z Paulem Lawsonem, potem z Żelijką Mawrowiczem przegrał, później z Felixem Savonem. Czyżby jakaś kontuzja, bo skrzywił się. Doug Nicholson, proszę, ten piękny lewy, taki jak z bicia, na luźnej ręce wyprowadzany. Teraz dwa mocne ciosy na korpus, naprawdę te ciosy ważą. Na łokcie mimo. Więc markowane uderzenie lewą ręką na górę i potem zmiana pozycji Andrzeja. Teraz dwa, trzy mocne ciosy. Andrzej wchodził do ringu przy utworze Syzyf, napisanym specjalnie dla niego przez projekt Masłu. Utwór powstał tak naprawdę w 2010 roku. Projekt Masłuk dwóch artystów, RDI i Radek Orzełek. Niestety Radek Orzełek, wielki fan Andrzeja Gołoty, zmarł 10 września tego roku i nie doczekał tej ostatniej pożegnalnej walki. Koniec pierwszej rundy, pierwszego starcia. Bardzo spokojnego. Ale z mocnymi ciosami. Z mocnymi ciosami, ale widać było, że były te ciosy, które nie miały zrobić przeciwnikowi krzywdy. Tutaj proszę zwrócić uwagę, zaczął od prawego sierpowego, potem lewy sierpowy i lewy prosty. Tak, Andrzej Gołota. Także dwa ciosy. To, o czym wspominaliśmy, Daniel Nicholson, potem dwa mega pojedynki z Erickiem Ball. Zaskakująca porażka z Lennoxem Lewisem. Już w 95 sekundzie przegrał Andrzej Gołota swoją pierwszą walkę o tytuł Mistrza Świata. Czterokrotnie w sumie podchodził do walki o tytuł. W 2004 roku dwukrotnie. Najpierw 17 kwietnia, jak pamiętamy, z Chrisem Birdem w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Remis po 12 rundach. Remis, który wtedy hala przyjęła buczeniem. I 13 listopada właśnie 2004 roku starcie z Johnem Ruizem. Jednogłośna porażka na punkty. Pamiętam, miałem przyjemność obserwowania tej walki właśnie w Madison Square Garden, kiedy weszliśmy do szatni Andrzeja Gołoty. Siedział ze spuszczoną głową, zobaczył nas, podniósł głowy, powiedział: co jeszcze muszę zrobić, jak udowodnić sędziom, że zasługuje na pas Mistrza Świata. Wtedy z tego tytułu został okradziony. Jest jeszcze tak, próbuje podejść blisko na nogach, troszeczkę zostawił nogi z tyłu Andrzej Gołota. Oliver McCall, były mistrz świata wagi ciężkiej, który jest na narożniku Nicholsona, podpowiada i krzyczy, żeby dużo częściej używał lewego prostego Andrzej Gołota. Doug Nicholson oczywiście. Teraz był lewy na górę, prawy na dół. Ładny, bity w tej chwili krótki lewy na korpus Andrzeja Gołoty z takim zejściem lewo z kostu. Cała seria Daka. Również trzeba dodać, że duży wpływ na to, jak się potoczyła dalsza kariera Andrzeja, miała ta kontuzja lewej ręki, gdzie można powiedzieć, że tak na dobre do końca nigdy nie odzyskał sprawności. Tak. Wiele operacji mięśnia
w prawej ręce. Tam praktycznie była dziura olbrzymia. Długo trwała rehabilitacja. Pamiętamy Eddie Dixon, Jack Bastin, Corey Sanders. Także dramatyczny pojedynek wygrany przez Andrzeja jednogłośną decyzją sędziów w Atlantic City. I później pierwsza walka w kraju, a więc Wrocław. I 2 października 1998 roku Andrzej zmierzył się z Timem Witherspoonem. Wygrał jednogłośną decyzją sędziów po 10 rundach. Potem wrócił do Stanów Zjednoczonych na walkę z Jesse Fergusonem. I znowu Wrocław i Queen Navarre wygrana przez techniczny knockout w 6 rundzie. No i proszę, ładna seria. Patrzył dokładnie, gdzie uderzyć. Dan Nicholson, 2 ciosy na głowę, wtedy zakończył tę akcję lewy na korpus. Ładne zejście, ładny unik Andrzeja Gołoty. Tak, Nicholson o 2 miesiące starszy od Andrzeja Gołoty. 46 lat ma Andrzej Gołota. Teraz schowany za podwójną gardą, wyprowadził teraz, zaczął od prawej ręki, prawy sierpowy, później lewy. 6000 gardeł, Andrzej, głośny doping. Zgodzi się Krzysztof, w tej karierze Andrzeja rozmawiamy kilka zagadkowych walk tak naprawdę. Na przede wszystkim jego pojedynek 20 listopada 99 roku z Michaelem Grantem. Stawką wtedy był tytuł mistrza Ameryki Północnej w kategorii ciężkiej. Porażka przez techniczny knockout w 10 rundzie. Jak pamiętamy, dwukrotnie posadził Michaela Granta już w pierwszym starciu. Andrzej Gołota. Niewytłumaczalne zjawisko do tej pory, kiedy rozmawia się z Andrzejem na temat tego pojedynku. Nie do końca chcę mówić, co tak naprawdę działo się podczas walki z Michaelem Grantem. Coś się... Co tam jest? O. Na naszych ekranach Doug. Przedostatnie starcie pożegnalnej walki Andrzeja Gołot po Michaelu Grancie, po porażce Marcus Roth, zwycięstwo przez techniczny knockout w 3 rundzie, Orlin Norris i później 20 października Mike Tyson. Andrzej Gołota, pamiętamy, co się wtedy działo, kiedy nie wyszedł do 3 rundy. Kiedy rozmawiałem z Andrzejem, opowiadał wtedy o tym, że był zdruzgotany brakiem reakcji swojego narożnika na faulę Mike'a Tysona. Że nikt nie reagował, ani sędzia w ringu, ani jego narożnik. Tymczasem kontuzja, jakiej już nabawił się w 2 rundzie, mówi, no, przerażała go myśl stoczenia jeszcze kilku rund z Mike'em Tysonem, będąc kontuzjowanym, wiedząc, że nie ma pomocy ze swojego narożnika. Ludwa wtedy był jego trenerem, dlatego zdecydował się Andrzej Gołota nie wychodzić do 3 rundy. Niesłusznie Andrzej wtedy zebrał dużo niepochlebnych komentarzy, no ale ci, co krytykowali, nie kamienie milowe w jego karierze, o której wspominaliśmy, Dana Nicholson, Riddick Bowe, to od tych 2 walk tak naprawdę wszystko się zaczęło, 2 przegranych, ale które spowodowały, że tak naprawdę na dobre świat usłyszał Andrzeju Gołocie i stał się absolutną czołówką wagi ciężkiej. Potem Lennox Lewis, Michael Grant, Mike Tyson, no i walki mistrzowskie. Chris Bird, John Ruiz i Lyman Brewster. Pamiętamy ten pojedynek i techniczny knockout już w 1 rundzie w ciągu 53 sekund. 3-krotnie Andrzej Gołota lądował na deskach. Tu jeszcze taką ciekawostką tego pojedynku jest, że sędzią ringowym jest Robert Gortat, syn Janusza Gortata, dwukrotnego brązowego medalista olimpijskiego. A trenera Andrzeja Gołoty. Proszę zobaczyć, lewy i piękny prawy prosty Nicholsona. Ładny na korpus. No i teraz na przylinach Andrzej Gołota. Nicholsona ruszył do przodu. Oczywiście to już nie jest ta szybkość jak przed 15 laty. Ale proszę spojrzeć na luz, z jakim boksuje Nicholson. Proszę popatrzeć na to ustawienie nóg, na pracę nóg Andrzeja Gołoty. To są instynktowne rzeczy, wyuczone, które się w zasadzie piękny teraz. Ten lewy sierpowy, krótki.
ciosy na korpus. I zakończył tę akcję jeszcze lewym sierpem. Prawy sierpowy na korpus. Znowu szuka tam dołu Andrzej. Stara się gdzieś tam pod te rękawice. Teraz musi uważać jednak. Dobrze, że ta karta jest trzymana, bowiem te ciosy... Oj! Trafił teraz mocno. I koniec tej rundy. Kapitalna końcówka trzeciego starcia. Tak, bardzo szybkie tempo. No dobrze, że to tylko cztery rundy. Proszę zwrócić uwagę, jest już jest zmęczony Andrzej Gołota. Tadeusz Romański, on przygotowywał Andrzeja do tego pojedynku. Andrzej siedzi tym, Dach Nicholson stoi w swoim narożniku. Kiedy Andrzej wspomina swoje walki, a szczególnie tę porażkę, bolesną porażkę z Johnem Ruizem, jak sam mówi, że trzeba go było wtedy posadzić na deskę. On mówi, chciałem pokazać, jak świetnie boksuje przez 12 rund. Chciałem pokazać całe swoje spektrum ciosów, wszystkie swoje możliwości. Przegrałem na punkty, niesłusznie oczywiście w naszej ocenie. A mówi, nie trzeba było wtedy kalkulować, trzeba było od razu atakować i zakończyć tę walkę przed czasem, ale jak sam dodał, mądry Polak po szkodzie. Dopiero po latach. Teraz ostatnia runda, ostatnie 3 minuty w zawodowej karierze Andrzeja Gołot. Dwa ciosy na korpus. Chciałem powtórzyć, że jakkolwiek to jest walka pokazowa, to danym Nicholson bardzo, bardzo poważnie potraktował ten pojedynek. Bardzo się nie tylko przygotowywał, ale wiem za kulis, że każdy drobiazg był dla niego istotny. Pracowali bardzo ciężko, kilka naprawdę tygodni wytężonej pracy. Zresztą to, jak zrzucili masę, mówi samo za siebie. Jak to litry wylanego potu. A wszystko po to, by dobrze zaprezentować się w tej ostatniej pożegnalnej walce. Na długi prawy, przestrzelony troszeczkę. No i teraz ma przylinak Nicholsona. Ładnie ucieka Nicholson. Świetna praca nóg Amerykanina. 2 minuty. Głośne dziękujemy, dziękujemy. Wszyscy na stojąco oglądają ten pojedynek. To jest coś niesamowitego, co się dzieje tutaj w hali w Częstochowie. Jeden wielki krzyk, aplauz i głośny doping dla obu pięściarzy. Andrzej cały czas, Andrzej Gołota jest tym pięściarzem, który pięknie trafił teraz długim lewym prostym. Znakomicie trzyma dystans Daniel Nicholson. Kapitalnie neutralizuje balansem ciała siłę ciosów Gołot. Schowany za podwójną gardą teraz. Ładnie przyjął tę serię Nicholsona. ...45 sekund do końca ostatniej karierze zawodowej walki Andrzeja Gołot. Te 4 rundy przeboksowane naprawdę w szybkim tempie. Patrzy, gdzie uderzy, przymierzył, zaczął lewym prostym, potem prawy. Widać, że Nicholson jest, mimo wieku, jest nadal bardzo szybki. Tak, znakomite wyczucie dystansu, świetna praca na nogach, znakomite. Proszę zwrócić uwagę, o, to jest cały Dach Nicholson i popis jego umiejętności. Teraz 2 ciosy Andrzeja Gołoty, no i koniec tej walki. Koniec tego pokazowego, ale pięknego pojedynku. Była cała, myślę, w takiej pigułce. Mieliśmy okazję obejrzeć Andrzeja Gołotę, jego umiejętności po raz ostatni, potwornie zmęczony. I gromkie 100 lat z wielu tysięcy gardeł dla Andrzeja Gołoty. Oliver McCollum od niego. Czy na pewno po raz ostatni? Nie żyje, żyje,
Andrzej Gołota, tak jak wszystkie jego walki, na które czekaliśmy, jest nieobliczalny. Nikt nie wiedział, co się stanie w ringu, jak potoczą się jego walki, czy może w końcu podniesie ten pas, czy też nie. Oficjalnie ostatnia pożegnalna walka Andrzeja Gołoty to już historia. Specjalny tort przygotowany dla Andrzeja Gołoty z okazji jego ostatniej walki. Runda honorowa wspólnie z Duckiem Nicholsonem. Dziękujemy bardzo za ten pojedynek. Jakby mieli po 20 lat... 22 lata, 22 lata. Tyle trwała zawodowa kariera Andrzeja Gołot. 52 stoczone walki, 41 zwycięstw, 33 przed czasem, 9 porażek, 1 remis. Remis z Chrisem Birdem w walce o tytuł zawodowego mistrza świata. Te wszystkie piękne podarunki, upominki. Teraz mnóstwo podarunków, upominków. To wszystko dla Andrzeja Gołot. Wspominałem o tych kamieniach milowych, o tych znaczących walkach Andrzeja, ale tak naprawdę za każdym razem, kiedy wychodził do ringu, wszyscy wstrzymywali oddech. I wędruje do pana prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka, czyli mistrz Federacji Mistrz Ameryki Północnej. Proszę państwa, teraz czekamy na ten tort. Bardzo proszę. Mistrzu, czyń swą powinność. Za moment. A my, proszę państwa, możemy bić brawo cały czas. Oto właśnie ten tort dla Andrzeja Gołoty. Ostatnia walka, oficjalne zakończenie kariery. Cztery pokazowe, wspaniałe rundy, jakie stoczył z Duckiem Nicholsonem. Z tym samym, którego w 1996 roku pokonał przed czasem w Atlantic City. Oto Andrzej Gołot, przez jednych znienawidzony, przez innych uwielbiany. Nietuzinkowa postać, jeden z najwybitniejszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej w boksie zawodowym. Jedyny, który miał zaszczyt i miał możliwość stoczenia pojedynków z Lennoxem Lewisem, z Mike'em Tysonem. Pojedynki, które wzbudzały kontrowersje, które powodowały, że w jakże różne i diametralnie różne nastroje panowały wśród polskich kibiców. Kiedy wydawało się, że to już koniec, że on się nie podniesie, on znowu stawał do ringu i znowu powodował, że dużo szybciej biły nasze serce. To dla niego Wisława Szymborska pisała między innymi wiersze, była jego wielką fanką. Andrzej Gołot. Wspaniała, wspominaliśmy o tym, kariera amatorska, później znakomita, pełna wzlotów i upadków kariera zawodowa. Andrzej Gołota dzisiaj oficjalnie żegna się z kibicami. Myślę, że powitanie, na jakie, pożegnanie, na jakie absolutnie Andrzej Gołota zasłużył. No i rzeczywiście pojawia się pytanie, czy to tak definitywne pożegnanie, pytanie, które zadał m.in. Krzysztof Kraśnicki, z którym miałem przyjemność współkomentować ten pojedynek. Wydaje się jednak, że to już definitywne, ostateczne pożegnanie Andrzeja Gołoty z zawodowym boksem. Jak potoczy się przyszłość Andrzeja, co będzie dalej robił? Mówi się o tym, że być może poświęci się pracy szkoleniowej, żeby przekazać to swoje niezwykle bogate doświadczenie. Pas
młodym adeptom sztuki walki na pięści. Który zdobył Andrzej, zostaje na stałe w Częstochowie na ręce pana prezydenta. Bardzo prosimy pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Andrzej, który... Ten pas, proszę bardzo. Może pas czy mistrz Ameryki Północnej, który swego czasu wywalczył Andrzej Gołota. Został przekazany w ręce pana prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, pana prezydenta Częstochowy, a to ostatnie, najlepsze akcje pokazowej walki Andrzeja Gołoty z Danielem Nicholsonem. Walka szybka, walka dynamiczna, obfitująca w liczne akcje, obfitująca w liczne ciosy i mimo, że niepunktowana, myślę, wzbudziła sporo emocji. Ładny, piękny był prawy, potem bezpośredni lewy na szczękę Nicholsona. Tych pasów w swojej karierze Andrzej zdobył kilka w 2007 roku, kiedy pokonał Kevina McBride'a, zdobył pas mistrza Ameryki Północnej Federacji IBF w 2008 roku, 19 stycznia, kiedy pokonał Mike'a Molo jednogłośną decyzją sędziów na punkty, zdobył pas Federacji WBA, oczywiście w kategorii ciężkiej. Później porażka z Royem Austinem, stawką tego pojedynku był wakujący pas mistrza federacji WBC Stanów Zjednoczonych. No i ostatnie dwie porażki z Tomkiem Adamkiem, wakujący tytuł międzynarodowego mistrza federacji IBF w kategorii ciężkiej i 23 lutego 2013 roku z Przemysławem Saletą. A dzisiaj walką z Dagiem Nicholsonem Andrzej Gołota żegna się z kibicami. Głośne dziękujemy. Wspaniałe chwile, Andrzeju. Dziękujemy ci pięknie za te 22 lata. Dziękujemy ci za te wielkie emocje, dzięki którym mogliśmy cieszyć się wspaniałymi walkami w twoim wykonaniu. Dziękujemy za to, co robiłeś w ringu. Dziękujemy za to, że naprawdę budziłeś nas w nocy, a my pełni wiary i nadziei patrzyliśmy na to, jak toczyłeś swoje pojedynki. Bywało różnie, ale za całą twoją karierę wielkie, wielkie gratulacje i wielkie podziękowania. Dzisiaj Andrzej Gołota zakończył karierę. Za uwagę dziękuję. Sebastian Szczęsny, przenosimy się do studia. Thank you for coming to Poland.